Blisko 2000 zł musiał zapłacić za rachunek telefoniczny pewien gliwiczanin, który padł ofiarą perfidnego oszustwa. Mężczyzna oddzwonił na numer, który mu się wyświetlił na komórce i do złudzenia przypominał kierunkowy Warszawy. Jak się okazało, zadzwonił do Gambii w Afryce. Ten przykład, o którym teraz powiem, powinien być przestrogą dla innych osób, które mają zwyczaj odzwaniania na numery. I tutaj powiem, jak było w zgłoszeniu od pewnego gliwiczanina. On otrzymał rachunek od operatora telefonii komórkowej, który opiewał na prawie 2000 zł, dokładnie 1880 zł. Ta informacja go bardzo zaskoczyła z uwagi na to, że nigdy takich rachunków nie miał, nigdzie nie dzwonił. Okazuje się, że gdy sięgnął wstecz, przypomniał sobie marcową noc, kiedy to jego telefon zadzwonił tylko na chwilę. Mężczyzna ten spojrzał na wyświetlacz, zauważył cyfry 22 na początku numeru, który do niego dzwonił. Mężczyzna oddzwonił na numer, będąc przekonany, że dzwoni do Warszawy, dzwonił do Gabonu. Tam usłyszał sygnał rozłączania się połączenia, w związku z tym odłożył telefon. Jak się okazuje, oszuści stosują taką metodę od już ładnych kilku miesięcy. Specjalne automatyczne sekretarki zainstalowane w afrykańskich krajach po otrzymaniu połączenia z Polski na przykład wysyłają sygnał odłożenia słuchawki, ale tak naprawdę nie następuje rozłączenie. Gdy ktoś nie ma zwyczaju odkładania słuchawki, czyli naciśnięcia tej czerwonej słuchawki, połączenie trwa nadal. Połączenie, gdzie minuta kosztuje około 80 zł. I teraz sobie możemy wyobrazić, gdy takie połączenie trwa całą noc, jakiego rachunku możemy oczekiwać.